Cześć, 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 witajcie, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrałem w Olbrzyma Kabuto, Obywatel Kabuto, Kabuto, chyba jakoś tak. Tak, on jest głodny, jak pamiętacie w poprzednim odcinku, dotarliśmy tutaj do tego ojca Timiego i on chce jeść. I jeśli damy mu 20 kawałków mięsa, wtedy nam jakby pomoże. Matko. Czekajcie, bo ja tutaj słyszę gdzieś cały czas coś, kogoś. A, tu. Dobra, jeszcze tamtego Reapera rozwalimy, tego większego. No. Dobra. Trzeba 20 kawałków jedzenia, tak? Tutaj chodzą takie zwierzęta. Będzie można je rozwalać i wtedy mamy z nich mięso. O kurczę, tylko skąd to? Dobra, nieważne. Tutaj mamy jeszcze. Sklepik widzę jest. Czekajcie, gdzie ja mam? Może pójdę do sklepiku na razie. Chociaż w sumie nie muszę, bo chyba mam na full. A to co to jest? A, granat. O, patrzcie, nowa broń. Weźmiemy sobie. Super, co? Tylko, że jest mało tych, nie? Naboi. Ale jakoś damy radę. Spróbujemy teraz, patrzcie na to. Dobra, i mamy te zwierzątka. Właśnie trzeba je zabić i szybko zebrać mięso. One oczywiście uciekają. Jeszcze. Dobra, więcej nie możemy zebrać. Możemy tylko 20 kawałków. Więc teraz musimy się udać do tego bystrzaka. Bo tak się nazywają po polsku. Smarties. Chyba tak jakoś. Tylko kurczę, patrzcie jak on jest wysoko. Ja nie wiem jak ja tam mam się dostać jeszcze raz. Może tu? No, jakoś dałem radę. I teraz jeszcze tam. Tutaj na tej wyspie będziemy mieć... Znaczy na tej... Tak, na tej części wyspy będziemy... Kilka zadań mieli do wykonania. You got me some food. You dinner at last. Wait, what's this? This food is raw. I never eat raw food. My wife cooks everything I eat. Oh my God! I forgot the wife. The Reaper guards kidnapped her the other day. Right, look, I'm sorry about your wife, but we're looking for someone that looks like us. Have you? Oh, I don't know. I can't think. Right, with these hunger pains. My wife may have seen your mate, I don't know. Oh, please find me wife. Use this here holly bush. It'll keep you well hidden. I'm sure my wife can help you. Just bring her back now, so she can cook me bloody dinner. No tak. Trzeba znaleźć mużonkę. Zabrali ją, żeby mogła mu gotować jedzonko. Dobra. Teraz jak to wygląda na mapie? Możemy tu spojrzeć na to? No patrzcie, gdzie jest. Aż tam. Daleka droga przed nami. Zrobimy sobie to w tym odcinku. Patrzcie na to. Uiii.
dostaliśmy takie jakby... bushes, to są jakieś krzaki, tak? Tylko nie pamiętam, którym tutaj można było... O! Tak, i oni wtedy nas nie widzą. Ale nie wiem, czy będziemy z tego korzystać. Zobaczymy. Bo ja to jestem taki, żeby tutaj wszystko pozabijać. Nie oszczędzić nikogo. Tu mamy gościa. Snajperki, tak? Dobra, weźmy sobie życie, bo... Widzę, że tu umieram. Dobra. Mamy wszystko na full. O, widzicie to? To musimy rozwalić. Bo to jest baza tych Reaperów. Tylko, że jak tylko zaatakujemy, one to wszystko widzą. Właściwie czują. Zaraz wszystkie tutaj, wiecie, przychodzą. Także to nie jest takie proste. Dobra, jeszcze raz do domku. Dobra. Mamy na full. Tam widzicie w oddali jest wieżyczka. Też musimy się jej pozbyć. Tylko tak, żeby, wiecie, do niej podejść, bo ona nas tutaj może ściągnąć. Czy ja ją celuję w nią? Przybliżmy się tak, żeby ten kurs... O, o, o. Czekajcie, bo tu jest jeszcze chyba jakiś, kurde... Właśnie, Reaper. Dobra, teraz będzie dobrze. Dobra. Ten etap do łatwych nie należy. Więc jak tutaj zginę, to będę musiał wszystko zaczynać od początku, a to jest bardzo męczące. Pełno tutaj ich jest, tych właśnie, o, tych. Dobra, jakieś ammo tu mam. O, już celują do nas. Dobra. A tam jest barak. Wiecie co, ten barak moglibyśmy przeatakować. Tego ściągnę. A, rozwalmy to. Dobra. I ten barak, słuchajcie, trzeba rozwalić. Tylko jak tylko spróbujemy go rozwalić, to oni to zauważą i zaraz będzie ich tu pełno. Ale musimy to zrobić, dlatego że oni będą tu wychodzić. Dobrze. Bardzo dobrze. Najgorzej, że oni się ruszają i oni nie są łatwi do ustrzelenia. Gdzie następny? Tu jesteś, tak? No to chodź tutaj. No, patrzcie.
co za dziadostwo. Tu mam jeszcze naboje. Kurde, patrzcie, ile ich tam jest. O! Wow! Wieżyczka jest, więc trzeba najpierw tej wieżyczki się pozbyć. Muszę sobie wziąć życie, strzykawkę. A tam! Kurde, wysoko. Czekajcie, idzie następny. Chodź tu. Czekajcie, musimy zniszczyć tą wieżyczkę. Jak to zrobić, żeby... Dobra. A nasz przyjaciel się tu kopci, znaczy się, że jest mocno ranny. Czekajcie, bo oni tutaj są na górze. Dobra. Jeszcze tutaj na górze są. Aha, ty tutaj. A, tu jest jeszcze, dobra. Czekajcie, wezmę go tak, może. Dobra, jeszcze tutaj zbiorę sobie wszystkie naboje. Dobra, i wiecie co? Jeszcze wejdę tutaj na górę, bo z tego co widziałem, to oni jeszcze są na górze. Chciałbym już sobie wysprzątać wszystko. Tutaj ktoś jest, strzelał do nas, nie? Chyba, że już zszedł na dół. A jest. Dobra, chyba nasz przyjaciel nie żyje. Ale oni się później pojawiają znowu, także to nie jest tak, że ja już go nie zobaczę. A nie, jesteś. Wait for me, okej. Co tu się dzieje? Dobra, ja myślę, że można chyba tutaj wejść. Zabrać ją. O, ona tutaj jest nawet. Oleją ją. O, mi Sylwio! Wait, she deserved it! Dobra, teraz będzie trudniej, bo musimy się stąd wydostać, ale... Widzicie, ich jest tu pełno. To nie będzie takie proste.
Dobra. Tam jest strzykawka, więc szybko sobie ją zabiorę, zanim zniknie. Dobra, teraz wiecie, będzie nieźle, bo będzie trzeba się wrócić. No co za dziadostwo, no. Skubaniec. Dobra, jak się wrócić? Słuchajcie, może tutaj przejdźmy sobie, tak jak byliśmy wcześniej, żeby było bezpiecznie. Żeby tego nie zniszczyć, bo będziemy musieli zacząć wszystko od początku. Ale nawet ten początek tutaj właśnie, żeby ją uwolnić, więc nie możemy tego zmarnować. A tu nie będzie łatwo, bo oni tutaj chyba są. Widzicie? O, są na takim wielkim... Jak to się coś nazywa? Nie wiem, co to jest. Taki wielki słoń, czy co to jest? Widzicie? O. O kurde. Się... Wściekli się. A, bo tutaj jest ten, Reaper. Dobra, to najpierw może Reapera, a później... O kurde. Nie, nie, nie. Jezus, jaki fuks. Zginąłbym, słuchajcie. I to szybko bym zginął. Jak to zrobić? Już się kopcę. Nie ma tutaj żadnego jakiegoś życia. Poczekajcie, bo może jest gdzieś ukryte. Nie, tutaj nie. A przydałoby się. Oni tutaj idą do mnie. Nie chciałbym zginąć i wiecie, powtarzać tego jeszcze raz. Może tędy? No tu mamy gościa, tam poszedł. Wiem, że jeszcze jest na górze jeden. Dobra, tam gdzieś pobiegł. Zawsze możemy go też wyminąć, nie? Nie musimy z nim walczyć. Tam jest. Dobra, idziemy stąd. Oni tak przyjdą za nami. Ale wiecie, pójdziemy sobie już zregenerować życie do sklepiku. Właśnie, lecą za nami. Skubaniec. Jeden z drugim. Dobra, i teraz... Tu jeszcze mamy Reapera. Chodźmy szybko do sklepiku. Jest ok. Oni idą za nami. Szkoda, że nie mam, wiecie czego? Snajperki. To fajna rzecz. Dobra, chodźmy. No teraz... Cholera. Dobra, dajmy mu żonę. Bo chyba tutaj jest wszystko... Ok, już nikt chyba nie idzie za nami. Reaper jeszcze. I
Jeszcze może coś po drodze być. W ogóle jaka ona poobijana, nie? Dobra, jak tu wejść? Jak to było? Tu chyba, tak? Spróbujemy tędy. Ło, jeszcze coś. Jeszcze coś nas tu atakuje. A, tu! Skąd się to tu wzięło, cholerstwo? Dobra, ja myślę, że tu wszystko okej. Oddajmy mu żonkę. Returning me home safe. I'm starving. Sorry, love, but we're looking for a mate of ours. Ah, yes. I did see your friend. I was collecting potatoes for dinner when there he was. He picked me up and bathed me in the river. We spent the whole day together in the bush. That was when they came. They stripped me of my happiness and brought me before the evil Queen Sappho. This is the ugly little one we spoke of, Queen. Give her a thorough beating. No! His name was Reg. So manly, beautiful. My life well, will never be the same. Get that food on, love. That's Reg, all right. Oh, you must find Reggie. Old Grandpa Borjoisi has a boat that can get you to the prison where they took him. Timmy, be a good boy and take them. Timmy, where did he go? Oh, just hurry. My feeling for Reggie can't be contained. Wife! Come in, dear. Right. But as for you lot, stop idling about and clear High Village. It's been taken over again by Sappho's guards. Bloody hell! It's too high to reach! Besides, we gotta find this poor Joycey bloke. Oi, tell your monkey to stop crying. That's what this is for. It's a nitro Timmy made for your jetpacks. Now get a bloody move on! The village won't clear itself. I'll make sure boy Jersey knows you're coming. Fine! You know someone... Now get off my land before I set the dogs on you! Hungry! Dobre, co? Jego żona zakochała się chyba w tym. Jak on miał? Reg. O, Reggie. Ten trzeci. Musimy go uratować. Słuchajcie, ale ja sobie chyba zrobię to w następnym odcinku, bo to już jest w sumie nowy taki etap. Jeszcze tylko zobaczę na mapę. Tak, słuchajcie, tu będzie dużo do zrobienia. Więc to już naprawdę na nowy odcinek. Tak, to w nowym odcinku zrobimy. To za dużo tego będzie tutaj. Okej. W takim razie ja wam za dzisiaj dziękuję i słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.